wszyscy prezesi Męców, Felsów w Polsce na składach mają znikome ilości. Wszyscy próbują się zabezpieczyć i kupić na wolnym rynku i tak jak tutaj padło, z 290 średnia cena 300 zł, dzisiaj jest 1800-1700, więc to pokazuje skalę i trzeba się prosić, żeby to znowu kupić. Następuje odwrót od centralnego ciepła systemowego do takich lokalnych kotłowni, a wiemy wszyscy, czego ludzie zaczną palić. Butelkami, śmieciami, czym powadnie. I trzeba zapomnieć o ochronie środowiska, która zawieszony PM2,5, PM10. Problem jest potężny, problem jest olbrzymi, bo do tego dochodzi jeszcze brak przekazu. I myślę, że takie spotkanie, dzisiaj chcę podziękować panu burmistrzowi i kolegom prezydentom, burmistrzom, wójtom, ponieważ ten przekaz do mieszkańca musi być wiarygodny, realny. To nie jest nasza wina czy naszych przedsiębiorstw.